Na górze było równie gorąco, jak jest tutaj. Tak, już teraz głośno możesz powiedzieć, bo jesteśmy... Tak. Tak, to jest puślisko. Od razu zwracamy się o krótką konsultację do naszej ekspertki. Justyno. Tak? Czy B, pełna główka bez laski, to cała nuta? Nie, nie ma pełnej główki bez laski. Taka nuta nie istnieje, ale pusta główka... Pusta główka to jest cała nuta. Niestety to jest zła odpowiedź. Niestety tak. No. Dobra wiadomość i warto ją koul. Tak, i to jest coś, co... I właśnie teraz Justyna mówi, że tak, że on tak, nie był. On był wokalistą, no. Wspaniałym wokalistą. Gdyby był gdzie ojca, to mu zaznaczył. To rzeczywiście jest poprawne. Miałeś rację, trzeba było powiedzieć. I to... Tu jest Janek. No. No tak? My tak obstawiamy. Tak obstawiamy. Tak, tu wszyscy... I to wszystko sumujemy i dalej. Jesteśmy gotowi. Gramy? Możemy grać. Poczynamy kolejną... No! Tak jest. Piąteczka sumienia. To jest poprawna odpowiedź na to pytanie sprzed przerwy. I to jest poprawna odpowiedź. Świetnie. Ja bym padł na to. Poprawna odpowiedź. Czytaj pytanie. Oczywiście, że tak. Tak jest. Poprawna odpowiedź. Tak jest. Ale wybór. Taki wybór za 40 tysięcy złotych. Brawo. Wygraliście 125 tysięcy złotych. Ale wiesz co, kiedy wiedziałem, że wygraliśmy, jak padło to pytanie, dlaczego wygrałeś grę? Wow, brawo synu, brawo, wow. Brawo, brawo, brawo. Już nie przesadzę, ja to zrobię. Ludwik Bourbon jest też wnuk. Jeden krok. C. Moim zdaniem. Tylko trzeba to policzyć. To jest najgorsza dziedzina mojego życia, matematyka. Serio? Mam. 100 centymetrów to 1 metr. Dokładnie. Metr ma 1000. Dokładnie. Kilometr ma 1000 metrów. 1000 metrów, dokładnie. Czyli no skoro to jest połowa metra. Ale jesteś sprytny, synu. Bardzo. Jestem z ciebie dumna. Dobrze, że przynajmniej umiem śpiewać. Jak brzmiała dalsza część popularnego w PRL-u powiedzonka, które zaczynało się pytaniem: chcesz cukierka? Ja też wiem, ja też wiem. Idź do Gierka. No dobra, i znowu mam nadzieję, że będzie to, co powiedzieli. Wiem. Wiesz, cudownie. No to dobrze, bo ja nie wiem. O, to powiedz Justyno. Nawet obejrzałam ten film. Co masz na myśli, a potem przeczytam cztery możliwości. Mam na myśli, wydaje mi się, że w 98% się nie mylę. To jest film, który zresztą oglądałam, państwu polecam. Wszystko wszędzie naraz, chyba taki ma dokładnie tytuł. I dostał bardzo dużo Oscarów, najwięcej ze wszystkich filmów, więc myślę, że to są te, że 7. Zobaczmy, czy będzie taki tytuł. Awatar, istota wody. Dostał, ale... Fablemanowie. Nie. Na zachodzie bez dnia. Też dostał Oscary. Wszystko wszędzie naraz. Tak, jest. To jest na pewno D, proszę państwa. Jeżeli ja bym miał strzelać, to szczerze mówiąc... Wioskę Encanto. Czekaj. To przeczytam cztery możliwości i będziemy wtedy wiedzieć, co dalej. Pół kroku stąd, Hakuna Matata, mam tę moc, nie mówimy o Brunie. Nie mówimy o Brunie, Tak, nie mówimy o Brunie, oczywiście. Hela nieustannie to śpiewała razem. D. Ja tutaj odpowiedź D na pewno. Jesteśmy znowu w szkole na lekcji historii. Kazimierz Wielki z... Mamo. Na for sure Kazimierz. Justyno. Skoro tak syn mówi, to... Tak. Proszę bardzo. To ci... Brawo, Lelo. Leon, ale mama ci ufa, widzę, wiesz? Widzisz, bardzo. Swoim dzieciom ufam bardziej niż komukolwiek na świecie. Tak? No tak. Ale no, widzisz, to, ja też w wypadku Ja tak bardzo filmu... kocham wszystkie.
Wiedziałem, żebym nie trafił, nie? No ale ty mamie ufasz? No tak, no. No wiadomo. Komu jak nie normalna matce. Akcja. No tak, tak matka powiem. Jest tylko jedna i siedzi z tyłu. Dokładnie, na tylnym siedzeniu. Pytanie zadzi. Nie wiem, czy się Leon, Justyna, czy się zorientowaliście, ale wyście doszli do drugiej sumy gwarantowanej w tempie po prostu ekspresowo-spacerowym. W rodzinie siła, dawaj tak. Piątkę. Yeah. No ciekawe, nic w niej nie ginie. Jak odpowiecie na to pytanie. Jeszcze tylko tak się zastanawiam, Staszek, czy powiedzieć ci, o ile grają? Obstawiam, że jest to milion, bo dzwonili, bo jest chyba ten, długo dosyć tam siedzą. No, siedzą długo, bo bardzo uważnie odpowiadają na każde pytanie. I jesteś prawie, no bliski prawdzie, grają w tej chwili o ćwierć miliona złotych. Okej. No, ja też myślę, że okej. Jeśli jesteśmy wszyscy gotowi, a wy... Uśmiechnięte słońce, uśmiechnięte drzewo, uśmiechnięte dziecko, tęczę. Uśmiechnięte słońce. Według mnie na 100%. Ale czy mogę zapytać cię, czy to było 20 lat temu, czy to jest na przykład jakiś nowy order uśmiechu? Czy to jest ten stały order uśmiechu? Nie mogę takiego pytania. Przeceniasz mnie, ja nie znam historii tego orderu. Czytam po prostu to, co widzę na swoim monitorze, a wy na swoim. Rozumiem. A w ogóle order ustanowiony jeszcze w 1968 roku, czyli... A wiedziałeś, jest, nie powiedziałeś, nie, tak? Teraz nie, teraz czyta, mamo. Dzięki. Leon zna kulisy tego programu. No tak, rzeczywiście, po zaznaczeniu pojawia się dodatkowe słowo wyjaśnienia u mnie na monitorze. Czyli w 68 roku, i stąd wiem, że 68 rok. Zanim ja się urodziłam jeszcze, no właśnie. Skoro jest nad Bzury, a Bzura to może jest jakaś rzeka. Bo to musi być z jakiegoś wiersza prawdopodobnie. Tak. Wydaje mi się, że z Łowicza, ale poprosimy publiczność o pomoc. Ja myślę, że z Łęczycy, no ale... No, też może być właśnie. 56 głosów 35 z Łęcznej, dla Łodzi. Tak. Coraz bardziej mi ta Łęczna pasuje. Tak, tak. Coraz bardziej mi ta Łęczna pasuje. Tak, tak. Yes. Augusto Pinocheta, Fidela Castro, Ferdinanda Marcosa czy Francisco Franco? Prawnuk którego wojskowego dyktatora? Prawnuk jest pretendentem do tronu Francji? Francesco Franco. Nie no, Castro jest z Kuby. Franco no tak, był z Hiszpanii. Z Hiszpanii, tak. Pinochet, nie pamiętam, czy to Pinochet, czy to powinien być ten C, albo A, albo C, ale... Czyli Ferdinanda Marcosa. Możemy 50 na 50, proszę? Błędnych odpowiedzi teraz. Marcosa? Przepraszam. Ups. I cała moja logika była błędna. Albo się pomyliłem po drodze. Jedno koło ratunkowe macie. Czy to jest moment na to koło? Raczej nie. Stasiu, nie. Nie Stasinka o króla. O dyktatora? Chyba nie. A kto czeka pod telefonem? Brat. Brat, czyli mój syn drugi. Wspaniały Stasinek, który ma rozległą wiedzę na różne tematy, ale czy coś wie o dyktatorach z tamtego czasu? Tak śpiewający? Mhm. No raczej Szczygieł tylko śpiewa. Ale Trznadel? Trznadel? Niestety nawet nie wiem, jak ten ptak wygląda. Bocian na pewno nie śpiewa. Dzieci przynosi to. Bocian na pewno nie śpiewa. Dzieci przynosi tylko. No, kruk kracze, ale raczej nie śpiewa. Tak, ma bardzo taki skrzypiący. A jak wygląda głos. Szczygieł? Szczygieł takie maleństwo. I tam ćwierka, te różne śliczne takie rzeczy. No, chociaż czekaj, nie wiem, może kruk się. Też się kwalifikuje do śpiewania, może to co on robi, to jest też śpiew ptaka. No taki bardziej hardkorowy rock. No to taki Rammstein wśród ptaków. Rammstein wśród ptaków, tak. Du hast mich. Śpiewanie, ale mój! Chciałem tylko dobra, tak nie, dawajcie, ja bym wziął telefon, może młody no, będzie wiedział, wiesz, on ma biologię teraz, no jakby dobrze, w szkole, zobaczmy. Więc... No zobaczmy, no teraz... Tak, no dobra, dzwonimy do Stanisława. 8 sekund. Bocian nie śpiewa, znaczy nie wiem, co to znaczy tak śpiewający. Stasiu, masz 3 sekundy! Okej, okay, Szczygieł! Odpowiadam, Szczygieł. No bo już było po ptakach, no. Młody jest. Już było po ptakach. Młody jest. Młody. Tak szybko. Mówię że... Szczygieł, czyli mówię C. No bo... Nie, poczekaj, czy... Ale już nie mogę, bo on miał odpowiedzieć i koniec, tak? Czy jak to nie, jest? Nie, nie.
ty teraz możesz zrobić z tym, co chcesz. Aha, a nie wiedziałam, przepraszam. Tak, 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 to jest konsultacja. To jak u lekarza, idziesz, konsultujesz, a potem i tak podejmujesz decyzję, co dalej. Także, że w tym wypadku... A to ja nie zrozumiałam. Ale dobra, ale to jest nie pierwszy raz w życiu. Faktu, się nie martwić. Się nie Stasiu, to przepraszam, czy myślałam, że już była tylko sekunda. Myślałam, że jak ty jeszcze nie odpowiesz, to przynajmniej ja coś palnę. Ale okej, to wiemy, co myślisz, czyli ty obstawiłabyś Szczygła, tak? No właśnie tak średnio, czy, no na pewno nie Kruk i nie Bocian. Trznadel albo Szczygieł, no i powiedziałam Szczygieł. Trznadel, więc... ale czym jest trznadel? Trznadel to w ogóle mi się wydaje, że to jest owad, a nie ptak. No właśnie, przecież to jest owad, no więc musi to być Szczygieł. Skąd ty ta pewność? Z kosmosu przyleciała. A trznadel to też jest na przykład od łopaty. Nie, to jest trzonek. A sorry, trzonek. Dobra. Ale masz matkę ratunku, co za obciąg. Ja nie wiem, no... Też pytanie, czy tutaj chodzi... Nie wiem, może to te dźwięki, co wydaje Kruk, dobrze, również są oznaczane jako ptak śpiewający. Ja nie wiem. Bardzo. I teraz mogę wam powiedzieć, ja was zresztą sami zaprezentujcie, jak kiwaliście głową przed chwilą, a wy możecie już popatrzeć. O, naprawdę? Nie mogliśmy powiedzieć. Ale nie jesteśmy nie. To 100% ale my nie wiemy. Pewien. Nie wiemy. Ale wiemy. Wydaje nam się, że... mylić, naprawdę. Wydaje nam się, że Bocian, chyba że wszystkie ptaki śpiewają. No, słyszeliście, no, Bocian. Ale to nie jest poprawna odpowiedź. Nie chodzi o Bociana. O. Bo no, chodzi o co? O Kruka. Nie. No. Największy śpiewający tak. Ptak? Ptaki kracze, ale raczej nie śpiewa. Odważna decyzja. Odważna. Szkoda, że się nie udało, ale dobra wiadomość jest taka, że wasza gra zakończyła się wygraną w wysokości 40 tysięcy złotych. A wspólna wygrana nasze trzy.